No tak, słuchajcie, sytuacja jest taka, że nadal nie ma mojego przewodnika, ale jest już mi teraz niepotrzebny, ponieważ sam sobie wszystko ustaliłem, sam przeprowadziłem sobie rozmowy. Może dzisiaj, może jeszcze teraz jakaś tam rozmowa wpadnie. Dzień dobry, tak, dzień dobry, dzień dobry. Jesteśmy na miejscu tej tragedii. Tutaj właśnie, nie wiem, czy jakżeście oglądali poprzednie moje z listopada, to doszedłem do tego miejsca. Tutaj stał policyjny radiowóz i blokował wejście tutaj za ten budynek. Ten budynek bezpośrednio przylega do miejsca, w którym to wszystko się działo. Ja wcześniej nagrałem materiał taki na dobrej jakości, bo nie wiem, jaki zasięg mamy tutaj, a teraz zrobię streama bezpośrednio z tego miejsca, bo jakżeście się dowiedzieli, to nie zostałem wpuszczony. Nie zostałem wpuszczony tam na teren zakładu, ale żaden problem, ponieważ znalazłem sobie miejscówkę taką, że na ten teren nie mogę wejść. Tylko chciałbym wam powiedzieć, że ludzie się strasznie, strasznie tutaj denerwują i nie chcę tutaj zaogniać tematu, bo ten temat jest taki drażliwy troszeczkę i ci ludzie nerwowo reagują. Dzień dobry, wejdę sobie tam na chwilkę. A tego, bo ja tutaj przyjechałem, może byśmy zamienili ze dwa, trzy Ja słowa. nie mam czasu. A nie ma Nie mam czasu. czasu. Dobra, fajnie. Ludzie w ogóle nie chcą tutaj o tym rozmawiać, nie wiem dlaczego. Zobaczcie, to jest ten zakład cały. To jest ten zakład cały, a tutaj są takie budynki gospodarcze i tak dalej. O, każdy ma tutaj jakąś komórkę i coś tam jakieś drzewo czy tak dalej. I tutaj co się okazuje, że znalazłem drogę i legalnie mogę spokojnie wam tu pokazać miejsce. To jest właśnie ta waga. Wstęp zbroniony. To jest ta waga właśnie, o którą się rozchodzi. Tutaj właśnie na tą wagę stamtąd wjechał ciągnik i waga dostała strzała tutaj. Waga to jest taki głęboki kanał, który służy do ważenia ciągników z ziarnem. I tutaj macie tutaj wszystko, jak na dłoni. Pocisk przyleciał z tyłu, za mnie. Będzie kolej. No dobra, dobra. Ja tutaj i tak dużo ryzykuję, bo ludzie po prostu nie chcą o tym rozmawiać. Byłem na cmentarzu, na którym są pochowani ci dwaj ludzie. Co tam mam? Filmik z cmentarza, mam filmik tutaj z tej wagi, a w tej chwili to jest przewodowo i miejsce, w którym uderzyła ta rakieta. Jak widzicie, jeszcze to wszystko jest niezasypane, zostawione tak jak teraz. Zostawione tak jak teraz. Tubylcy nie chcą w ogóle rozmawiać na ten temat. Ta topola została ścięta, bo ona tutaj była taka olbrzymia topola, tak jak i ta, jak i tamta, ale została ścięta. I co jest grane? To jest miejsce najwyżej położone tutaj na tej górce. To jest taka olbrzymia górka. I to miejsce jest najwyżej położone. Nie przechodzę za tą taśmę, bo nie chcę dostać. A tutaj macie elementy tej wagi. Dookoła są elementy tej wagi. Zobaczcie, to wszystko jest niepopalone. Tutaj nie ma śladu ognia. Tutaj jest wszystko. Tu wszystko jest. To wygląda tak, jakby to uderzył kamień, a nie ogień. No, gdyby to uderzyła rakieta, która ma jakiś ładunek wybuchowy, to przypuszczam, że taka szopeczka tutaj to by dostała tylko wiatru, nie? Ty, no ja nie wiem dlaczego. Moja hipoteza jest taka. Jak sami dobrze wiecie, funkcjonuje na Ukrainie tak zwana legia cudzoziemska,
która zajmuje się dostarczaniem broni i tak dalej. Ma się zajmować dostarczaniem broni. Chodzą plotki, że z tych rakiet wyjmowano elektronikę i sprzedawano Ruskim tą elektronikę i te rakiety tak właśnie zadziałały, że poleciały wszędzie, tylko nie tam, gdzie powinny polecieć. Nie tam, gdzie powinny polecieć. No i jedna przyleciała sobie tu. Ta miejscowość jest położona na samej górce. Tutaj bardzo, bardzo wysoko i praktycznie jak tutaj stoisz, to dookoła okolicy widać wszystko. Cholera, oni są bardzo tu na mnie zdenerwowani. Zaraz mnie pogonią. O, i tu jest przepiękny widok, wyjście na pola i tam będziemy widzieć sobie. Zamykają drzwi za sobą. No, może i tak, bo tutaj tylu już ludzi było, tyle pytań zadawali, że wiecie, że wcale im się nie dziwię. Ty, no, wygląda jak meteoryt, bo przecież tam jest nic niepopalone, tam śladu ognia nie ma, więc ładunek wybuchowy, który powinien niby rozwalić tą rakietę, którą przechwycił, to on wcale tam nie widać. Jak kamień z nieba. Jak kamień z nieba. A więc tam, gdzie jest ta wieża, tam na dole znajduje się cmentarz, a tutaj jest to miejsce, gdzie ja się przekradałem. Gdybym wiedział wtedy, padał deszcz i było ciemno, to ja bym się tu przekradł za tą drogą, a tu stał radiowóz. Za ten radiowóz bym się przekradł, ale no szkoda, mój ten cały znów nie dopisał, ale cieszę się dlatego, że coś w tym jest. Zobaczcie. Jest w tym coś. Można? Można. Jakoś elektrycznie ci ludzie tutaj reagują na to. A to jest dom, który stoi najbliżej właśnie tego miejsca. Elektrycznie wszystko. No ale co zrobić? To może mają i rację. Nie ma tutaj, słuchajcie, pod sklepem. Ja myślałem, że pod sklepem to ja trafię tutaj na ludzi, którzy... tak, odstraszasz nakryty, ale zobaczcie, jak zmylicznie zrobione. Butelka jest przepiłowana w dwóch miejscach i zrobiony z niej jest wentylator. A więc z której strony by wiatr nie wiał, to jak ona jest pionowo zrobiona, to zawsze się kręci. Zawsze się kręci. Przepiękna pogoda. Słoneczko świeci, jest minus 5 stopni. Śnieg chrupi pod nogami. Cisza, spokój. O, i tego mi trzeba. Z rozmowy tutaj, bo rozmowę też mam nagraną z dwojgiem ludzi. Rozmowa polega na tym, że tu nikt nic nie robił. Nawet nie powstawiali szyb, bo w niektórych domach wyleciały po prostu szyby. A ja tą uliczką się przedzierałem tutaj. Tą uliczką się przedzierałem, a radiolka stała tutaj. A gdybym poszedł od tamtej strony, to byłoby wszystko okej. No ale nie poszedłem, więc tego. I nie ma tu nikogo żywej duszy. Ci, którzy by tam wypili jakąś flaszeczkę czy coś, to nie chcą nic mówić. To nie chcą nic mówić. Jeszcze w łypę dostanę. I tak jak mówię, miejscowość na górce. No, a waga jest tam w odległości. W tej chwili stoję 100 metrów od tego wszystkiego. A więc gdyby to była rakieta, tutaj widzę wprawione okna. Bardzo możliwe, że te okna, bo tu ktoś podobnież wprawiał okna na koszt państwa. Gdyby ta rakieta miała ładunek, to tutaj by było wesoło, a wcale tak wesoło nie jest. Czekaj, Reddit Kampany widzi, że ja tutaj dzisiaj dostałem cynk. Cynk oczywiście nie wypalił jak zawsze, ale posłuchaj, tu chodzi o to, żeby... Ja miałem zaległy przekaz tutaj z przewodowa. Pamiętacie wtedy, kiedy
nie można było nic zrobić. Elementy tej wagi, mówię, leżą tam i nie są osmolone w ogóle. I nie są osmolone w ogóle. Tam nie było ognia. Kupa kurzu i czarny dym. Mówili, że czarny dym się unosił, taki jakby, ale to czarny dym to mogło być, słuchajcie. I zobaczcie, to gówno nadleciało nad tymi domami. Leciało nad domami i spadło tutaj. A więc i wyburzyło tamtą ścianę. A więc zobaczcie, jakie ofarta mieli ci ludzie, którzy mieszkali, bo fakt, że to nie wybuchło, ale jakby tak przeleciało przez kuchnię, to nie byłoby wesoło. Nie ma tutaj nikogo, żywego ducha. Tak jak powiedział taki gościu na przystanku, wszyscy siedzą w domach. Tam jest jakaś stara odlewnia żeliwa, bo widzę ten komin taki odlewniczy, a więc tam była stara odlewnia żeliwa, ale już jest nieczynna. Poza tym jest tu bardzo dużo opuszczonych fabryk i bardzo dużo kapliczek przydrożnych. Praktycznie przy każdym wjeździe są kapliczki. Podsłupek graniczny. Kurde, zapomniałem sobie. Cholera, znowu nie będę wiedział, jak stąd wyjechać. Teren jest cudowny. Tu już sobie wyobrażam, jak tylko się to wszystko zazieleni, jak to. Nikt nie chce rozmawiać. Kurwa, nikt nie chce rozmawiać. O, są ci faceci. Idą w moją stronę, ci faceci. A ja mam ograniczoną ilość tego, bo sytuacja jest taka, że ja nie wziąłem sobie przewodu do ładowania. Zaraz zapytam ich, czy to jest odlewnia. No już właśnie, szybciutko. No, jak panowie widzą, już tutaj wszystko sobie ogarnąłem, ale nikt nie chce ze mną rozmawiać. Nie wiem. My też nie bardzo. No, ja wiem, ja was nie filmuję nawet. Nie tak. Czy to była stara odlewnia żeliwa tam, czy? Nie, masarnia. Masarnia, o proszę. Która była, proszę pana, została nowiutka. Wyposażona, nowiutka, spodnikły i nie została nigdy uruchomiona. O. Też tak może, a to pewnie już kupa lat temu, nie? No, za komuny jeszcze. Aha, no to wtedy tak się robiło na pokaz takie nie interesy. Na pokaz, nie, to nie to był miał, na pokaz. Tu była ubojnia i miała masarnia miała na potrzeby pracownicze. Wszystko było, tylko guzik wcisnąć. Ale dlaczego nie wcisnęli? Nie wiecie panowie. Nie później wiemy. Kupcze byli, chcieli to kupić, prywatnie. A później powoli, aha. tędy. Na lewo, na prawo i nie ma. No i nie ma masarni. To znaczy się, chodzi mi o wyposażenie. To tak, tak. A to drogie rzeczy. Tak. No, kosztowała ona gdzieś kiedyś, w latach 80. chyba nie, to była budowana, kosztowała 10 milionów. A propos, wróćmy do tego. A nie została uruchomiona, to podatku od nieruchomości się od niej nie płaciło. A wtedy to nikt nie płacił żadnych podatków. No jak nie? Wszystko było państwowe, a więc państwo nie mogło płacić podatków. To znaczy podatków. Się, myśmy płacili. No tak, no. Jako podatki, żeśmy jako płacili. Kombinat. Tak. Podatki były płacone. A co to, o jakim kombinacie pan mówi? O tym kombinacie pan mówi, tak? To był kombinat kiedyś, tak? I ten... Kombinat kiedyś był tam. Aha. Teraz jest budynkiem mieszkalnym, a później się mieścił tam, gdzie ta ruina stoi, hotel. O, i gdzie tam robotniczy. Hotel robotniczy, tam była stołówka, a z boku były biura jeszcze. I tylko to już zostało zburzone w tej chwili. A to była część tego kombinatu tam, gdzie ta rakieta padła? To była część tego kombinatu? Tak, tak. Tu jest suszarnia, aha, się nazywa. Aha. Tu się suszyło kiedyś zboże. Zboże, a ten kombinat to czym się zajmował? Rolnictwo, którego podlegało 7 zakłady rolne. Aha. I tam mieli
mieli po 500 czy po 600 hektarów. Kiedyś więcej było zakładów, bo jeszcze był zakład usług socjalnych i warsztat tutaj. No tak, a później jak upadła komuna, to każdy sprywatyzował, co się dało, nie? Nic? A sprzedali. Sprzedali. To tak jak dzisiaj PiS się uwłaszcza, tak samo kiedyś to było kupowane, kto miał pieniądze, to kupował, ale wielu ludzi też kupiło, takich, którzy gdzieś tam jakieś pieniądze posiadali. Nie? No a powiedzcie, a kto uprawia teraz te hektary, bo ja tu widzę, to wszystko prywatnych jest, w prywatnych rękach jest. To taka mała, to akurat, mała gospodarstwa padły, nie? To akurat, gdzie się mieścimy, to właścicielem jest Włoch, żona Polka. No i akurat tutaj ten teren pod setniki teraz, bo pola podlegają. No. A tam piekarnia zapewnie. Nie, to jest kotłownia. Kotłownia na to osiedle całe, tak? No. No panowie, jeszcze raz wrócę do tego. Tam ja podeszedłem aż pod sam płot, bo mogłem, nie? Tam jest takie przejście. O, to jest tak na żywo. Jest 114 osób nas ogląda, oczywiście was nie pokazuje. I słuchajcie, i te... A, pan na tym zarabia. Nie, po prostu. Teraz nie zarabiam. Nie? Zabrali mi zarabianie, bo za dużo prawdy było mówione, wie pan. I zabrali mi kanał. Ale propos tego wszystkiego. Ta cała konstrukcja, ona nie jest nawet osmolona. Która? Ta, z tej wagi zdjęta. No bo to był tylko wybuch i dym. I dym. I oni to byli pocięli i wyjęli stamtąd. A nie sądzicie, że to nie był dym z tego, tylko że to był po prostu tuman kurzu, który się podniósł? Nie, to był czarny dym. Czarny dym. W kształcie grzyba. No. I wysoko to w powietrze? O, wysoko. To tak stamtąd poszło. No wyżej jak te smereki jeszcze. A te okna, to chyba tam wymienili te okna, nie? Te w tym czerwonym domu. Wiem, że tutaj w tym sześcioraku było wymieniane, a z tej strony są tu jeszcze powybijane nawet, tak? Bo tam się jedna chciała wymieniać, chodzi o kwestię. Ale co? To powiedzieli jej, że tu nie mieszka, to jej się nie należy, a jest właścicielem. No tak. Chodzili z komisją procesji i tu pytali się, gdzie, kto, komu to uszkodzili. No właśnie, gdzie powinna być taka komisja powinna być, nie? To pasak ma wymienione. Byli takie ludzie, to sam byłem przy straży, tam byli przy nim. Którzy tak. Ale z tego bloku skarżyła się o tam, gdzie jest ocieplenie. Skarżyła się, że coś, jakaś trudność jest, proszę pana. A, no pewnie, bo zaraz... Właśnie to przeczytałem w powiadomieniach internetowych. Tak. I wszedłem na tą stronę i czytałem ich wypowiedzi. A ten cmentarz tam to jest bardzo... I to było dokładnie wczoraj. O. Ten cmentarz tam to jest bardzo stary cmentarz. Tam widzę, ktoś go próbował odkwaścić, ale tak nieumiejętnie, bo te mogiły popsute. On jest odkwaszczony, proszę pana. No. On kiedyś był nieużywany tutaj, jeszcze za czasów komuny. No tak, tak. Nie było parafii. Dopiero jak kościół został wybudowany w latach 80. To zaczęli chować. Ale to było ucięte wzgórze, czy raczej nasyp zrobiony tam? Nie, tak... to było jeńca. Aha, to stara rzecz, tak. Zresztą tu i Polacy mieszkali i Ukraińcy kiedyś, nie? No powiem wam, że bo to resztę to zostało, tu cały przywodów, to z Kieleckiego został tutaj nasiedlony, tam wieś tam. Mhm. O, zobaczcie, te konstrukcje tutaj leżą, one są tylko powyginane, ale żadna nie jest podpalona. Oj, przepraszam. Żadna nie jest podpalona. No, bo to był tylko wybuch i ten dym czarny i na tym się skończyło. Mhm. Panowie, tutaj nie macie ponoć tego Wosia to tak rzuciło, że gdzieś tutaj aż leżał. Bo to wygląda na to, jakby to przyleciało z tej strony. Nie? Z tej. I stąd przyleciało. Tak. I w ten sposób zrobiło. Ta naczepa była wywrócona, a ciągnik za wagą stał. Stał, no to stał, ale tam opony został uszkodzony, szyby wszystkie wyleciały. Tutaj też są tam Tak, widziałem tutaj powybijane, tak jest. Tam też w tym budynku są okna powybijane. Jeszcze kopali, tam później straż nasza. A jeszcze niecałe, jeszcze dwa czy trzy tygodnie temu przyjechało z 5 radiowozów i tutaj postawili namiot, ogrzewanie i jeszcze coś badali. Już trzeci raz. Próby robią. Ale to ponad trzeci i ostatni już było. Aha. No dobra. Bo coś jeszcze szukali, ale co?
To z zakładu kryminalistyki na pewno. I oni szukali śladów, nie? Szukali śladów czegokolwiek. No. A nie macie tutaj żadnego kawiarenki czy coś? Nie, nie tak, żeby, kiedyś było dwie, proszę żeby pana. Was na piwo zaprosić. Nie, nie macie. Za komuny było dwie kawiarnie. A czy ja mogę wam się za te opowiadania jakoś zrewanżować? No, flaszkę sobie wypijecie, panowie, co? No kurde, no nie ma nic za darmo. No, zawsze to wie pan. No. Nie? Czy wypiję coś? No kurde, proszę pana. Dziękuję serdecznie. Dziękuję serdecznie. Do widzenia. Do widzenia. Do widzenia. Trzymajcie się tu. Jeszcze co pan chce wiedzieć? Nie, już teraz już mam wszystko zrobione. Widzę, że ludzie tutaj nie bardzo chętnie o tym mówią, bo się albo boją, albo nie chcą po prostu mówić. To ich pewnie zmęczyło już to wszystko. To znaczy się byliśmy zmęczeni. Ja też byłem łapany nieraz nawet w dniu pogrzebu, tak. Proszę pana. I rezygnowałem po prostu, bo mówię, tego się nie da codziennie o tym myśleć. Nie? I codziennie o tym gadać. Gadać, tak. No po prostu ludzie też chcą zapomnieć o tym wszystkim. Nie? Pana, nie przejechało taką samochodem, jak się kurwa zatrzymali, gdzie jedziesz, po co jedziesz, skąd jesteś? Tak. A to dłuższy czas was tak męczyli później? Tydzień chyba. Tydzień jeszcze po tym wszystkim. Dobra, wszystkiego dobrego. Ja nigdy za nic pieniędzy nie brałem. Proszę pana, na zdrówko, niech wam idzie. Dobra, dziękuję. Wypijcie sobie jakieś dobre piwko. Dziękuję serdecznie. No nie, no dobra, wszystko. Teraz już możemy spokojnie wracać. Ja już wracam do domu, bo to, co mam, co chciałem się dowiedzieć, to się dowiedziałem. No to cóż się dowiecie, Ludzie się wkurwiają i tyle, no. Nie chcą rozmawiać o tych dwóch gości. Ale to nie są jacyś żule, chciałem wam powiedzieć. To nie są jacyś żule, to są normalni mieszkańcy tutaj. I to, że ja im tam dałem na jakieś piwo, to oni się tak troszeczkę krępowali, no ale... Ale co, no ja też bym się krępował, ale już wracają do sklepu, to już jest dobrze. To już jest dobrze, znaczy się, nie obrazili się aż tak bardzo. Ale ja ich nie rozpijam, ja im wódki nie daję. Ja po prostu zasugerowałem, jeżeli piją piwko, to bardzo... Proszę, może sobie cukierki dla dzieci kupią. Jeszcze jedno spojrzenie na to wszystko. Tam mam nagrane filmy w rozdzielczości dużej, więc myślę, że tutaj już nie ma się co kręcić. Poza tym, że jest bardzo ładna pogoda i bardzo ładnie to wszystko tutaj pod tym śniegiem wygląda. To chyba wszystko, co można pokazać. No, tak jak panowie tu mówili, tu był olbrzymi kombinat, a tutaj była suszarnia. A jest do tej pory. Ty, tu nie ma, pod sklepem nie ma nikogo, no przecież byłem i nie ma nikogo. Mówią panowie, że może wieczorem ktoś wyjdzie, ale też nie są pewni. No ja tutaj się skradałem, wtedy deszcz padał, ciemno było, ale te psy cholera szczekały. Ale czego z bliska? Pokazałem, mam z bliska no metr od tego miejsca. Tam na początku streama to jest i Jeszcze dodatkowo wrzucę, słuchajcie, ten filmik i myślę, że jesteśmy rozliczeni, no, żeby nie było, że będzie ktoś chodził później po innych kanałach i mówił, że ja się zabrałem pieniędzy i nie byłem. No niestety znowu nie dopisał mój informator, który tak mi obiecywał, ale myślę, że tutaj nie trzeba było informatora, ponieważ wszystko, co chciałem się dowiedzieć, się dowiedziałem. Już. Teraz pomalutku będę wracał do Warszawy. Zapraszam was na kanał Piotrka, który tam wam ten Białystok pokaże. Sabinka jak ta lala zagadała do pana Pawełka i powiedziała: jedziemy. Panie Pawełku, jedziemy. Jeszcze zatrzymam się
gdzieś na... No, ja to mam sporo, ale nie włączyłem sobie boczurem. Nie da się, to jest za wąsko, żeby latać. Latać boczurem można sobie tylko wziąć i obić koło na krawężniku. A o, taki to boczur, to o, króciutki. No to wiecie, tutaj ludzie są pracowici, a ci, którzy nie pracują, to oni się tutaj nie afiszują, nie chodzą, nie szukają. O, gościu mnie obserwował od dawna i teraz mi tutaj patrzy. Dzień dobry, przewodnika szukałem tutaj, ale niestety tego jest za tego. Nikt nie chce tu nic mówić. Dlaczego tak jest? A, nic nie było. Dobra, lecę. Na razie dziękuję. O, chodził za mną krok w krok i mnie obserwował. Panowie już idą sobie do sklepu i bardzo dobrze. A ja słuchajcie. Miał ochotę mnie tu pobrać. Kurde, gdzie teraz jak jechać? Dobra, jadę tutaj. Detektyw na tropie. Wszędzie bardzo dużo kapliczek. Tu mamy kapliczkę bardzo ładną. I wszędzie po drodze bardzo dużo krzyży, bardzo dużo różnego rodzaju. Kurde, jakby ktoś tu przyjechał i interesował się opuszczonymi domami czy coś, no to powiem wam, że miałby co tutaj robić. Bardzo dużo opuszczonych domów. Jak tu najprościej na Lublin? Na Lublin pojechałem. Tak prosto jak na Olchówę. To kurde, ja idę przez Setniki. Tak? Jakiś pan, no? No, siadaj pan tu, nie, z tej strony. Tu, bo tam mam takich gratów trochę porozkładanych, to niech pan siada. Podrzucę pan. To takie jak Setniki prosto i w tamtą stronę, na Olchówek. No. I tam będzie za Olchówkiem, tam kilka kilometrów Kaszów. I tam będzie Majdan Górny i tam zaraz w boku jest na Lublin zrobione. To mi pan pokaże, jak będzie pan wysiadał. Dobra. A niech mi pan powie, tam pan sąd tutaj jest, nie? Ja Setnik. A Setnik, co tutaj się stało w tym? Co to wybuchło? A to właśnie w listopadzie 15 po 16, no rakieta. Rakieta, no nie? A co tu ludzie nie chcą nic mówić na ten temat? Nie, tu była telewizja. Wie pan, ile tu telewizji było? Aha. No i co pan myśli, że co ta rakieta, bo ona tam, ja tam byłem, to ta rakieta tam nie wybuchła aż tak bardzo. No ja ledwo zginęło, ciągnik no to tak, przyczepo, to... tutaj leżą na tym cmentarzu. No, to no. Ciągnik to był przewrócony. Ale tam nic nie popalone jest, tam wszystko jest takie, nie. Jakby nie było ognia w ogóle. No, ale to stwierdzili, że to ukraińska obrony przeciwlotniczej. A, właśnie. To tak, to tu pan aż do sklepu idzie Setnik, to tam nie ma sklepu? Nie, ma właśnie macicielka 5 lat. Zbudowała tego, czy nawet lepiej, czy nie opłacało. Nie macie w ogóle sklepu? Nie. Przewoźnicy, Olchówek się jeździ do kobietów na zakupy. To kawałek drogi, nie? A tu takie o... A nie jeżdżą, niech pan mnie posłucha, a nie jeżdżą te busy takie z jedzeniem? Jeżdżą przewoźnicy. A, jeżdżą, no tak. Z rana jest jeden po południu, na wieczór taki. Pan a. taki też z kobietów przyjeżdżają. Jest, dwa razy dziennie. Jak się tu żyje, niech pan powie, jak się tu żyje, dobrze? No dobrze. A daleko stąd do granicy? Jak tam, znowu w tamtą stronę, jak Budynin i tam za Budyninem jest 2 km, jest granica i Tuszku widać. A, ale nie ma przejścia, nie? Nie ma. Najbliższe to jest do Chobyczowia. A tutaj nie ma żadnych ograniczeń, żeby dojechać do granicy, nie? Nie, w ogóle. Bo tu Drohobyczów? To na Drohobyczów. A, dobra. To jak mam na ten Lublin jechać, jak pan wysiądzie? W prawo, na No w tą stronę, o. Prawo, dobrze. Dobrze. No to w prawo i tam znowu będzie Rzepin, w prawo, potem będzie CPL prosto i tam prosto cały czas i tam już będzie tam Majdan Górny. Tam jest obwodnica okrągła na Lublin.
Dobrze, dobrze, to fajnie. A w lewą stronę jak budynek z Beduinem, to ma pan... Granicę. Granicę, tak. No i co, nie boi się pan tu, że tu spadnie jeszcze cokolwiek? Nie, jak w Podlodowie jest dwie baterie Patriot. A dużo tu macie Ukraińców? A, są, gdzie, a, dobra. No pan będzie wiedział, będzie przyjeżdżał. Jak pan dobrze przyuważy się, to powinien pan zobaczyć. Jak ja będę jechał w prawo na Drohobyczów, to tam będą... Na Olchówek. Na Olchówek, to będą te baterie. Patrioty. Patrioty, dobrze. A niech pan powie, dużo tutaj Ukraińców jest przy granicy, czy raczej do Polski lecą? Do Kluczowie to tam ich trochę gdzieś siedzi. Aha. Ale co, raczej w środek Polski uderzają, tak, nie? Tak, to takie ogólnie Olchówek to... No takie przytrzymanie, bo zanim to wiadomo ogarną, to jak to ogarnięcie... A i dalej pchają do Polski, tak. A gdzie oni tu mieszkają? W Olchówku jacyś i w Dochowyczowie, bo tu u nas już powiozili, nie ma. Ale gdzie oni mieszkali? W szkołach czy tam? W Kopietynie, na sali, w Budninie, co nie? Aha, i co, podobało im się, czy raczej nie? Nie wiem, o tu ja. A tutaj pan mieszka. Dobra, to już pana wysada. Nie, pan, mamy tu Dochowyczu wszędzie patrioty, może to coś pomoże. No, na pewno. I co, gdzie mam jechać? W prawo później? Prawo i potem w prawo, proste już, tam będzie jak Tomaszów pan. Dobra, dziękuję. O, widzisz go? No to zobaczcie, te domki takie jak na Mazurach, wszystkie ostre dachy mają, a więc tutaj takie troszeczkę jakby pruskie strony, bo Prusacy tak budowali. To jest tajemnica, ile dałem kasy, bo to jest tajemnica handlowa, można by było powiedzieć. No. A więc tutaj po drodze mamy różnego rodzaju właśnie takie kombinaty, takie różnego rodzaju dziwne rzeczy, które należały pod kombinat jeden właśnie w Przewodowie. Należały pod kombinat przewodowy. Ja się tu tyle kręciłem i ja pamiętam w nocy, kręciłem się i nie mogłem złapać tego. Jakbyśmy pojechali w lewo, tak jak nam mówił tutaj Tubelec, to byśmy pojechali do granicy ukraińskiej, ale my jedziemy w prawo, bo jedziemy już do domu. Ja jadę do domu, bo jeszcze 4 godziny. Jeszcze 4 godziny. Ty, no to do Uchobyczów, Uchówek. Ty, no to ja jadę do Uchobyczów, bo Uchówek... Kurde, ale mi gościu popierdolił w głowie. Do Uchobyczów. A, Poturzyn 14. Pamiętajcie, jak będziecie chcieli tu pojechać, to Poturzyn 14. Jedziemy tu, do Uchobyczów, bo to jest miejscowość, gdzie jest ten. A Budynin to jest, o tu Budynin w prawo i tu się jedzie na ukraińską granicę. Zobaczymy. Ukrainę. Pojedziemy. A to cię Mieciu poprowadził. No właśnie. No ja wiem, że w prawo, tylko że on mówił, no, przepiękna cerkiew w Budyninie. Ja cię kręcę. Będę wracał, muszę to sfilmować. Tereny przygraniczne, więc tutaj z zasięgiem może być różnie. Tam przed nami mamy Ukrainę. Bardzo ładnie to wszystko wygląda. A raczej Polskę, bo tam była Polska, chciałem wam powiedzieć. Polska od morza do morza. Rozłącza.
Aż praktycznie jestem przy samej granicy. Po lewej stronie jest granica, ale ciągle tutaj rozłącza. Przepiękna cerkiew w Budyninie. Będziemy wracać, muszę to sfilmować. Nie ma o czym mówić. A my już dojeżdżamy. Jesteśmy coraz bliżej. W razie czego, to tak jak mówię, w Budyninie byłem. No, to jest ewidentnie zawieszony light. Tu by trzeba było zrestartować lighta. Przybyło osób, ale powiem wam, że ten light się zablokował. Nie wiem dlaczego. Może zaraz zobaczymy. Jest czat na żywo. Działa, dobra. Słuchajcie. W Budyninie, jeszcze raz mówię, przepiękna. Zaraz będziemy jechać. Wszystko jest ok, dobra. Wypytamy tutaj parę osób o to, jak się tu żyje, co tu słychać i tak dalej. Michnówek, żeśmy się trochę oddalili od granicy. O, elegancka jakość, no to fajnie, cieszę się. Tu w ogóle, jak ja na Playu wtedy byłem, to było bardzo ładnie. Zaraz nie będzie niczego. Walimy kurę, będzie rosół. A kura, słuchajcie, a kura jest z wolnego wybiegu. Tam nam w tym Budyninie zerwało. Zobaczcie, tutaj jest bardzo dużo gospodarstw, które są opuszczone. Ludzie tutaj nie chcą mieszkać najprawdopodobniej. No co, tylko pola. Tak, w prawo, w lewo, w prawo, w lewo. Nie wiadomo jak. Ale my żeśmy tutaj nie przyjechali. Tutaj, kurde, przepiękny dzwon. Ty, no kurde, dzwonnica jest, kościoła nie ma. A więc coś tutaj się działo. No zaraz ten gościu powiedział, że mogę podjechać, ale tam nie ma przejścia. Chciałbym podjechać, zobaczyć. O, dziękuję, że mi przypomniałeś. Tak jest, do GS-u po kiełbasę. Zobaczymy, czy oni tu w ogóle mają jakąś kiełbasę. Ten narzekał, że nie ma w ogóle sklepów. Jak znam życie, to są sklepy na zasadzie. Ale zobaczcie, tu nie ma ludzi. Tu się po prostu nikt nie kręci. Tu jest cisza. Nie ma tutaj ludzi. Patrzę, wyglądam za słupkami granicznymi. Przepiękny ganek wykonany z tego. Kurde, bardzo dużo opuszczonych domów. A, mamy tu chyba po lewej stronie już. To już chyba jest po lewej stronie, bo widzę coś tam, zaorany pas, czegokolwiek. Dzień dobry. Gdzie tu ukraińska granica? Ukraińska? No, gdzie jest? Daleko stąd? Ja będę jechać do Koczmina. No. Przez most i zaraz kawałek. W lewo, tak? Przez most i do strażnicy. Dobrze, bardzo ładnie. A co, dużo tu Ukraińców? Nie ma nikogo. Nie. Wszyscy w Polsce idą. No. Dobra, dziękuję serdecznie. Nie za to. Dobra, ludzie. Przynajmniej chłopak stał przy tym i coś powiedział. Tu wygląda na to, że Ukraińców nie ma, że w większych miastach najprawdopodobniej się ich tam bierze się, ich w jakiś sposób grupuje, a później wysyła w głąb kraju. No, na pewno tak. Kurwa, weź tu dziecko zrób, ja cię kręcę. No powiem wam tak, ja nie jestem jakimś tam, kurwa, wiecie, influencerem, ale panowie tutaj
perfumami nie pachną. Tego trzeba zacząć. Perfumami nie pachną. I z tego co widzę, to są dwie grupy ludzi. Albo skrajnie biedni, albo po prostu gospodarze, którzy ten cały majątek przejęli. I tam te... Nie, no oczywiście, że nie będzie siedział. Oj, proszę, to są właśnie te kapliczki. Jest ich bardzo dużo, co kawałek jakieś krzyże i te kapliczki. Tam głęboko w Polskę to te kapliczki są na skrzyżowaniach, a tutaj nie. Tutaj, tu proszę, no bardzo dużo tych opuszczonych, takich komunistycznych jakby przedszkoli, jakby tam kurwa szkół i tak dalej. Bardzo dużo tego jest. Prawdziwy męski zapach. O kurde, tu mnie ktoś chciał wyprzedzić, proszę bardzo. Myślałem, że tu już nikt nie jeździ. Dobrze, myślałem, że tu już nikt nie jeździ, ale tego, jeździ. Dzień dobry, Winnicki, witam. Bardzo dużo opuszczonych budynków gospodarczych. Jest most. To jedziemy. Idziemy za most. No i tutaj zobaczcie, Wersalka, stara mleczarnia, Wersalka rozłożona. Kurde, przepiękna cerkiew tam. Ja cię kręcę. Zaraz to musimy wszystko ponagrywać. Pal to licho, miałem jechać do domu, ale nie pojadę, bo tak, byłem w przewodowie na początku tego lajta, masz tam to miejsce, w które pierdolnęła ta rakieta. Ja jeszcze dodatkowo nagrałem filmik z tego miejsca w dużej rozdzielczości, a więc tutaj będę wam tutaj na tym kanale. No to jest, słuchaj, to jest to, że ja... Tam ta cerkiew po prawej stronie. Jaka fajna. O, ja cię kręcę. No, kurwa, strony przepiękne, ale tutaj trzeba być oraczem, żeby tutaj, kurwa, mieszkać. Tu jak się... O, no tutaj idzie biznes na ostro. Kurwa, miejscowy biznesmen z złomu. A, rozumiem. Piękna cerkiew. Przepiękna cerkiew tam stoi. Zobaczcie. Cholera, w Bieszczadach. Flaga polska, dziękuję, bardzo ładnie. Bardzo ładnie, że tak wisi tutaj flaga polska. Wiemy, o co chodzi. Tutaj trzeba mieć psychę, kurwa, i dobrą wątrobę, żeby tu mieszkać. O kurwa, zobaczcie, czarnoziem, że aż się szkli w słońcu. No, ukraińska, zachodnia strona. Tu ukraińskie strony, te zachodnie, to są przedobre ziemie. Ale zobaczcie, nikogo, ale to nikogo. Wszyscy siedzą w domach. No bo nie wierzę w cuda, bo teraz nie ma bardzo pracy na roli, ale wszyscy siedzą w domach. Tak, albo wyjechali do miasta. Jadę w stronę granicy ukraińskiej, zobaczyć, jak to wszystko wygląda. Tutaj na początku tego streama jest przewodowo, jest miejsce, w które piznęła ta rakieta. Są rozmowy z dwoma gościami, którzy tam udzielili mi takiego interwiu. Ale powiem wam, że piękne czarnoziemy po prawej stronie. To czym właśnie się tutaj zajmuje, zachodnia Ukraina, a więc ziemię. A więc ziemię. Musimy trafić do tej cerkwi. Budynin, cerkwia, hej. Dzień dobry wszystkich. 144 osoby, witam serdecznie. Jesteśmy teraz bardzo blisko ukraińskiej granicy. Powiem wam, że no nie powinienem tutaj jechać, ale mnie tak dupa piecze, że muszę tu przyjechać. Być w Rzymie i papieża nie widzieć.
racja, racja, przepraszam, masz rację, Andrzej, Andrzej, tak jest, masz rację, dobra. Ale zobaczcie, kurwa, normalnie, jak, ale ziemia. Zobaczcie, teraz zrobiona podorywka była chyba. Ale czarno wszystko, ale tutaj, no tutaj rośnie, rośnie, nawet nie posiejesz, a rośnie, no. No, zaczyna się kończyć droga, a więc chyba jedziemy w dobrym kierunku. Większy smród. Chyba jedziemy w dobrym kierunku, żeby tylko nie stracić zasięgu. Ach, tam płacz, płacz. A niech tam będzie płacz. Oj, sabakino, nawet o tym nie myśl. Nawet o tym nie myśl, bo mówić mi się nie chce. Takich rzeczy nie będzie na pewno. No, na kijów nie, ale w stronę. Nie wiem, chyba nie będę zakładał, powiem ci, że dobrze mi jest tak, jak jest. A to, co teraz robię, to jest zaległe. To tutaj już obiecałem bardzo dawno temu, że tutaj przyjadę i to jest zaległa sprawa, no. Nie ma minus 10, słuchaj. W tej chwili jest minus 2 stopnie, to tutaj nie ma tragedii, no. To jest zaległa sprawa, no. Все будет хорошо, tak śpiewał taki zespół. Все будет хорошо, все будет хорошо. No, donate'ów nie ma niestety. No, czekaj, zaraz mamy tutaj, zapytamy o granicę, czy ja jadę dobrze w kierunku granicy, czy nie. Dzień dobry. Czy ja w kierunku ukraińskiej granicy to dobrze jadę? No zależy, gdzie pan chce przekraczać. Nie chcę przekraczać, chcę po prostu tylko dojechać, bo... No to i tędy pan jedzie. Jak daleko? Aż do Luby, czy ile tam będzie do Luby? 20 parę kilometrów, albo w tą stronę do Uchowyżu, no to też mniej więcej tak będzie. Aha, więc to jeszcze kawał drogi jest to. Ja myślę, że to już jest niedaleko. No a tak, ale to mnie przejście nie interesuje, tylko chodzi mi o to, żeby dojechać do granicy, czy jest taka możliwość. No tak, tylko pan chciał zobaczyć granicę, no to tutaj skręcić w lewo, a tam z kolei dojechać, bo tam... Nie ma drogi, nie ma dojazdu. Nie ma dojazdu. Ale w linii prostej to jest gdzieś koło kilometra pewnie. No tak, to jest. Może półtora, może dwa, ale na pewno nie więcej. No a niech, może mi panie powiedzą, jak tu się żyje, dobrze? Cisza, spokój. Cisza, spokój. Ale nikt was tu nie nęka? Nie. A w związku z tymi rakietami, co tam latały, to chyba tylko jednorazowy taki był. Tak, taki incydent był. Nie boicie się panie? Nie. Na razie jesteśmy spokojni, jakby się coś działo, to byśmy się na pewno bały. No tak. A bo tutaj mówiono, że ten z Kijowa to bombardowanie było... Nie to, że słychać, ale że gdzieś blisko granicy. Przepraszam, zaraz się usunę, bo biznesmen jedzie. O, one są skore, panie, do rozmowy. Bo czy w całym tym tutaj... To znaczy, jak wybuchy jakieś są... Słychać. Słychać, tak. Słychać wybuchy. A były dosyć blisko? No tutaj w tym przebudowie, jak te rakiety wybuchły, to było bardzo blisko. Ale coś za wschodniej granicy słychać? Słychać, tak? Tak. Na Lwów. Jak na Lwów. A powiedzcie mi, a wyłączają wam tu prąd albo jakieś? Nie, nic, wszystko jest okej. Okay. Wszystko jest okej. Okay. Tak jakby wojny nie było. No tak. Bo większość Ukraińców wędruje w kierunku centrum Polski. Tutaj się nie zatrzymują raczej, nie? No właśnie. Piękne cerkwie macie tutaj. O tak, to prawda. Widział pan w Kurczminie? Nie, ale w Budyninie jest piękna. W Budyninie też, ale w Kurczminie jest starsza. Bo
1530 chyba pierwszy rok. Tak. To jest tak na wprost, jakbym jechał, nie? Do Kurczmina, tak? Tak, to jest. Oj, przepraszam. Za lasem, zaraz. Niedaleko. A ta, co stoi tak przy samej drodze. Tak, bo ja ją podziwiałem, właśnie. Ja zaraz będę wracał, to ja sobie spojrzę. No. No i dobrze, to w takim razie dziękuję serdecznie. Widzę, że na narty panie wyszły, ale narty zgubione. Za mało śniegu. To i tak tutaj jest dużo śniegu. W centrum Polski nie ma już śniegu, wszystko zginęło. Ale u nas i tak jest mniej. Powiedzmy tam dalej, jak Tomaszów, jak tam jest więcej. No. Także szczęśliwej podróży. Wszystkiego dobrego, do widzenia. Wszystkiego dobrego dla pana, szczęśliwej podróży. Dziękuję. No i co? No i zobaczcie, widzicie, jednak było słychać, jak Lwów bombardowali, to było słychać. A, widzisz, i ta cerkwia jest tysiąc... zawracamy, kurczę, blade. Po lewej stronie mamy gdzieś tak kilometr, jakbyśmy pojechali, gdyby była droga. Ja widzę tą granicę, bo właśnie dlatego to jest taka dziwna właśnie... To znaczy taka charakterystyczna sprawa, bo tam wycięty pas leśny i to widać ją, tą granicę, ale tu panie mi mówiły o tym. Ty, słuchaj, bardzo są mili, uczciwi i tego, ale oni mają taką skrytą naturę, wiecie, oni się nie rozgadują, to jest twardy naród, to jest taki naród, co to nie bardzo chce ludziom mówić co i jak, no, a my pojedziemy do tych w tą lewą stronę, te szczepiotany. O, i teraz jedziemy w kierunku z SHR Szczepiotany. Kiedyś to było SKR, Kielcze Kółko Rolnicze, a teraz SHR. O, i wszędzie te budynki, cielętniki, wszędzie jakieś obory, szczepiatyn, wszędzie jakieś budynki i budynki. O, tu był olbrzymi PGR, z tego co widzę, wszystko jest opuszczone, chociaż budynek widzę, budynek po lewej stronie, to budynek pewnie biurowca, jest tutaj, stoi dobrze. Żeby to się tak nie skończyło jak na białoruskiej granicy, bo jak będzie ta tablica, że nie wolno przejeżdżać, to nie wolno. Droga pomalutko już nam się zaczyna kończyć, ale wrócimy do tej cerkwi z XV wieku, kurwa, macie pojęcie? O tak, już jest wycinka lasu. No dobra, ale będzie uwalona ta nasza Sabina. Kurwa, jaki ładny. Tutaj lipy są. O, to są lipy po prawej, po lewej stronie. To są lipy. Miękkie drzewo do rzeźbienia się nadaje. Tutaj jest jeszcze jakiś dom. Najprawdopodobniej gajowego. Tam dalej już nie pojadę. Tam dalej już niestety nie pojadę, bo... Bo są takie kolejny, że jest za wysoko, kurwa. Ugrzęzne. Cholera. Siądzie mi tutaj na dupie, kurczę. Nie dam rady. Spierdalaj tam cykorze, co ty pierdolisz, kurwa. Cykorze. No, tam to się jeździ pojazdami olbrzymimi, a nie tam jak ja.
chyba to jest teren prywatny. Teren prywatny. O, tam jacyś ludzie wyszli. Dobra, przypalę głupa i tyle. Pan mi tutaj pozwolił zaparkować, ale powiedział, żeby się do granicy raczej nie zbliżać, bo mogę mieć kłopoty troszeczkę. A kłopoty to moja A dokumenty muszę wziąć, bo podobno bez dokumentów może być niewesoło. Znaczy nie jedziemy, tylko idziemy, bo dalej już nie można. Dalej już nie można. Do granicy mamy 700 metrów. Pan mi tutaj powiedział, że no niestety patrol. Są patrole i te patrole mogą mnie zawinąć. Tym bardziej ja chcę filmować to. To nie jest wesoło. No i wcale się nie dziwię, dlatego że te wszystkie rzeczy, które się dzieją. Tutaj mamy drzewo, proszę bardzo, kubiki. Ja tu jestem gajowym. Ja tu muszę to wszystko sobie pofilmować. Zresztą może by tak tutaj jakoś inaczej to wziął. Wałówę. Myślisz? Nie, no ale cóż to, no przecież nie przekraczam żadnych zakazów, nie przekraczam. Kurwa, coś tam słychać. Czołg, czy co do chuja? O kurwa, dobrze, że tutaj jest trochę mrozu, bo by było tu błoto jak cholera. Zobaczcie, jakich czasów żeśmy doczekali, że przestępstwem jest przekraczanie granic albo dojście do granicy.